7. Kongres Przyszłości Warmii i Mazur. Dzisiaj będziemy mówić o seniorze 4.0, czyli o seniorze aktywnym, o seniorze turbo, mogę tak się wyrazić, o seniorze, który nie chce siedzieć w kapciach w domu, tylko chce działać, chce tworzyć, współtworzyć społeczność, cieszyć się życiem. Także witam serdecznie moich rozmówców. Pani Monika Wojciechowska z Mińska Szkoła Finansów. Obok mnie pani wójt Barcian, pani Marta Kamińska, pani senator Małgorzata Kopiczko, pani Jadwiga Gryncewicz z Urzędu Miejskiego w Orzeszu i pan Hubert Górski, rzecznik Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu. Dzień dobry, a ja nazywam się Ada Romanowska, jestem z Gazety Olsztyńskiej. Będziemy rozmawiać o seniorach. Co to znaczy senior w ogóle? Takie słowo, które jest przez wielu nielubiane. Więc jak określać osoby, które są doświadczone życiowo, a jednak są zamykane niestety do szuflady senioralnej. Panie Hubercie, pan tak na mnie patrzy. Młody człowieku. I obawiałem się tego, że będę musiał rozpocząć jako nie senior jeszcze. Senior i seniorka 4.0, proszę Państwa, to aktywności, które dotyczą środowiska osób doświadczonych już życiowo, nie mogą zamykać się tylko na to, żeby siedzieć w kapciach przed telewizorem i oglądać kolejny program informacyjny i kolejne wystąpienie jednego polityka czy drugiej polityczki, choć to też jest ważne. Czekając na kolejny odcinek ulubionego serialu, który jest 10. w kolejce do ulubionych. Bo ten model gdzieś nam funkcjonował przez pewien czas i w tym modelu też wiele osób upatrywało swoją emeryturę, że w końcu, zresztą jeszcze dzisiaj, gdy spytamy niektóre osoby, to jak tam daleko do tej, albo ktoś chwali się, że już tam za, nie wiem, pół roku emerytura, za rok emerytura i w końcu odpocznę, w końcu będę mógł posiedzieć w domu. W końcu zacznę żyć pełną piersią. A właśnie, bo to może jest ten czas na to, żebyśmy w końcu mogli powiedzieć, to będzie czas na realizację moich pasji, marzeń, na robienie rzeczy szalonych, na które do tej pory nie było czasu, nie było atmosfery, albo po prostu, jak niektórzy uważają, chociaż ja się z tym nie zgadzam, nie wypadało. Więc ten aktywny senior, współczesny senior, współczesna seniorka, to w moim przekonaniu osoba, która wie, czego chce, nie chce siedzieć w domu, a chce spełniać marzenie i realizować pasję. Pani senator, mam pytanie do pani. Jakie korzyści przynosi nam, społeczności, aktywność seniorów? Działa mikrofon, dobrze. Jakie korzyści? Tak. Korzyści, na pewno są to korzyści zarówno indywidualne, jak również dla całego społeczeństwa naszego. Jeżeli seniorzy są aktywni, to wówczas są zdrowi fizycznie i psychicznie, można powiedzieć, tak? I też na pewno nie mają poczucia takiej izolacji, osamotnienia, ciągle czują się potrzebni, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, bo tak naprawdę przez chwilę zastanawiałam się, jak dzisiaj można zdefiniować seniora. Bo tak się bardzo przesuwa ten czas, to nie jest ten senior, co był tam ileś lat temu. Dzisiaj jak ja jestem w terenie i spotykam się z seniorami, to tak naprawdę, proszę Państwa, to są wspaniali, ja to już mówię, młodzi duchem ludzie, którzy coraz to mają inne pomysły na te swoje aktywności. Zresztą tutaj dzisiaj zaraz ze mną są wspaniałe osoby, które kochają seniorów i które organizują życie społeczne seniorom. Jadwiga i moja pani wójt Barcian, wspaniała, gdzie tych aktywności tam jest, proszę Państwa, tak dużo,
że ja widzę same korzyści z tych aktywności. Dlatego, że ci seniorzy tak naprawdę nie kończą swoich pomysłów dotyczących, co jeszcze by chcieli robić. Ale najważniejsze, może nie wykroczę poza temat, to zawsze jest, pani senator, jeszcze my prosimy o świetlicę, a niedługo jadę do gminy Gołdap, gdzie tam nie ma tej świetlicy, to chcą mi pokazać, jak się w jakimś namiocie spotykają. Także nic nie przeszkadza tej aktywności. My stworzyliśmy wiele programów społecznych, nasz rząd, dotyczących właśnie aktywności, czyli klub Senior Plus, domy, klub seniora, kluby Senior Plus, Aktywni Plus, ale koła gospodyń wiejskich to również ta wspaniała aktywność, dlatego są potrzebne te świetlice w każdej małej miejscowości. Bo to, tak jak tutaj słusznie zauważył, jedyny mężczyzna w naszym gronie prelegentów, bardzo miło, że dzisiaj ten senior to już nie może siedzieć przed telewizorem cały czas, bo to tak naprawdę, proszę Państwa, słuchanie czy oglądanie to jest też później uczestniczenie w życiu jakiejś nierealnej rodziny z tej telewizji, te kolejne odcinki i takie zaangażowanie. Kiedyś słyszałam, ojej, a co to będzie, bo już 18 muszę iść, bo w tym moim serialu coś musi się dziać. A teraz tego nie ma, a teraz jest raczej tak, muszę iść, bo tu mam spotkanie, tam zaraz będziemy to planować, a my tu będziemy ćwiczyć swoje role nowe, bo na przykład śpiewają, bo szyją. Senior dzisiaj to jest wiedza, doświadczenie i te umiejętności i pasje, które właśnie przekazuje młodemu pokoleniu, młodszym swoim, czy to dzieciom, czy szwagierce, bratowej, ale też tym małym, czyli te więzi międzypokoleniowe. To jest bardzo ważne. Ja to naprawdę podkreślam na każdym kroku, że to łączenie, przekazywanie sobie tej kultury, tradycji, ale przede wszystkim też taka rozmowa, proszę Państwa, i bliskość jest bardzo potrzebna wszystkim i słuchanie, wsłuchiwanie się w tego drugiego człowieka. Ja może już troszeczkę wyszłam poza, a tutaj mam, mówię, wspaniałe obok siebie osoby, które na pewno powiedzą, co dzisiaj seniorzy robią na co dzień. Także same korzyści dla seniora i dla społeczeństwa. Co seniorzy robią na co dzień, co chcą robić? Pani wójt, pani na pewno ma pełne ręce roboty. No tutaj akurat muszę powiedzieć, że to nie ja mam ręce pełne roboty, ponieważ to moi seniorzy są po prostu tak aktywni, że ja właściwie byłam dla nich tylko takim liderem, który wsparł ich na początku i jakby rzucił pomysłem, tak? I jakby ta cała kontynuacja to już tylko i wyłącznie sprawa moich seniorów, a muszę się pochwalić, że jestem tak naprawdę świeżakiem samorządowym, ponieważ jestem wójtem pierwszą kadencję i moim marzeniem było, żeby stworzyć gminną radę seniorów. Jakby tutaj tym chciałam dotrzeć do tej części społeczeństwa, bo gmina Barciany jest dużą, niedużą gminą, niemal 6 tysięcy osób, z czego 1/3 to są osoby powyżej 60 roku życia, więc no, nie można tak znacznej ilości ludzi po prostu zostawić samym sobie. Tak? Więc oni też zasługują na to zainteresowanie, na tą opiekę ze strony wójta czy kogokolwiek innego. Przede wszystkim są ludźmi i nieraz zarzucają mi młodzi ludzie, w sensie moi rówieśnicy na przykład, że za dużo właśnie uwagi poświęcam seniorom, tak? A być może tak jest, ale tylko dlatego, że ci ludzie po prostu sami chcą to robić. Sami oni, nie to, że przyszli do mnie i mówią tak, pani wójt, nie wiem, zaopiekuje się pani nami, coś chcemy robić. Nie, to po prostu wynikało z tych spotkań z nimi, że ja widziałam potencjał w tych osobach po prostu, a że jakoś tak się wydarzyło. Udało nam się stworzyć tą Radę Seniorów. W zeszłym roku, 24 lutego, Rada Gminy podjęła uchwałę tworzącą Gminną Radę Seniorów. Pierwsza sesja odbyła się 2 grudnia zeszłego roku. I powiem tak, no działają tak prężnie, mam tak prężną Gminną Radę Seniorów, że pani, która pracuje w biurze obsługi rady, ostatnio powiedziała mi tak, no pani wójt, ja już nie wiem, a dziewczyna ma 30 lat, mówi pani wójt, ja nie nadążam za naszymi seniorami. Oni mają tyle pomysłów, że ja nie nadążam. Więc to jest miód na moje serce po prostu, bo no o to chodziło, o to mi chodziło. A po ostatniej sesji, gdzie wizytowała nas pani prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie,
no, namówiła moich seniorów na to, żeby zawiązać stowarzyszenie i utworzyć Uniwersytet Trzeciego Wieku w Marcianach, więc no to już w ogóle jest... Co też jakby chciałabym dodać, co jest bardzo ważne może dla moich kolegów, koleżanek. Nie sztuką jest coś wymyślić, tak, stworzyć. Trzeba przede wszystkim otaczać tych ludzi tą opieką. Oni muszą mieć to poczucie, że mają wsparcie gminy, tak, czy tam miasta, bo wykluczenie komunikacyjne, na przykład w przypadku mojej gminy, jest ogromne. To się poprawia z roku na rok, ale mimo wszystko nie jesteśmy w stanie i nie będziemy nigdy w stanie zapewnić jakby w każdych godzinach dojazdu, tak, do centrum gminy, czyli do miejscowości Barciany. Gmina Barciany jest dosyć rozciągnięta i powiedzmy odległości między miejscowościami są no, nawet powiedzmy 16 kilometrów, tak, do siedziby gminy mieszkańcy mają, więc no senior... Jeszcze jak ma prawo jazdy, jak jeździ i porusza się samochodem, no to nie ma najmniejszego problemu. Ale są takie osoby, które nie mają, tak? Więc wychodzę im naprzeciw, dowozimy, tak? Mamy w gminie 3 kierowców, mamy już teraz 4 samochody, więc po prostu w zależności od tego, ile tych osób jest, dowozimy. Seniorzy chcą jeździć, nie wiem, do teatru, do opery, czy tak jak ostatnio tutaj byli na jakimś konwencie w Olsztynie. Chcą jechać, tylko właśnie barierą jest komunikacja, transport. W związku z tym, no, mają to moje wsparcie, są ogromnie wdzięczni i za każdym razem jak wracają, to nie ma telefonu czy nawet wizyty, że dziękują za to, że ja o nich pamiętam. Ostatnio nawet usłyszałam, już nie będę mówiła o jakie czy gminę, czy miasto, jakie chodzi, ale podeszła do mnie pani, która też jest członkiem Gminnej Rady Seniorów i mówi do mnie tak: pani wójt, jak ja bym miała panią u nas, to byśmy przewróciły do góry nogami. Powiem państwu, że to jest piękne, naprawdę. Dla takich chwil warto żyć, dla takich chwil warto pracować w samorządzie, warto poświęcać siebie, swoje siły po prostu, bo to jest odzwierciedlenie mojej pracy. Ja nie muszę nikogo pytać, czy im się podoba to, że wyremontowałam drogę. Dla mnie, to, jak słyszę takie słowa, to... A w Orzyszu, na co seniorzy mają apetyt? W Orzyszu, proszę państwa, bo reprezentuję to środowisko, nasi seniorzy nie mają granic tak naprawdę w swoich zachowaniach. To są tak aktywni ludzie, którzy dodają i mnie energii, panu burmistrzowi, który był inicjatorem utworzenia w 2015 roku Rady Seniorów, a w 2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To jest grupa w granicach 250 osób najbardziej aktywnych, którzy napędzają tak naprawdę całą politykę senioralną. Pan burmistrz oddelegował... 250 osób. Tak. Nie 25. 250, nawet do 300, porywek do 300, tylko czasem te osoby, no niestety z racji swojego wieku same wykluczają się, bowiem zdrowie nie do końca dopisuje. Ale nabywamy nowy narybek, mamy nowe postacie co roku do grona tych aktywnych. Są dołączani inni, nowi seniorzy. I jeśli chodzi o Radę Seniorów, to jest taki organ, który doradczy, opiniodawczy, który panu burmistrzowi bardzo ułatwia funkcjonowanie w pewnych strukturach. Właściwie Rada Seniorów tworzy swoisty zarząd wszystkich organizacji senioralnych. Mamy ich 8. Na 40 organizacji ogólnie pozarządowych w gminie Orzysz. Zostałam oddelegowana, by tą polityką, że tak powiem, no powiedzmy trochę zarządzać z zaufaniem swojego przełożonego pana burmistrza. Czynię to najlepiej jak mogę, bo moją rolą jest też kroczenie ku przyszłości, czyli wiadomo, raczej już jestem nie emerytką, ale seniorką. Niemniej zawsze rozumiem potrzeby społeczne tej grupy, która potrzebowała pewnej jakiejś koordynacji. Świetnie się odnaleźli tak w Radzie Seniorów, która ma 16 przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych i w UTW, czyli w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Do niej należą prawie wszyscy członkowie Rady Seniorów i to się też mocno napędza poprzez współpracę seniorów z
miejscowościami wiejskimi, bo nie tylko miasto, ale mamy już miastem i gminą ponad 8-tysięczną i okazuje się, że koło gospodyń wiejskich, koła gospodyń, mamy ich 12 w gminie, potrzebowało mieć swojego przedstawiciela właśnie w takiej radzie. Wcześniej było to w pierwszej kadencji 2 lata funkcjonowanie bez kół, ale jednak dali seniorzy głos, że chcemy też z miejscowościami wiejskimi współpracować i się integrować, jednoczyć. To też dorzuciliśmy, że tak powiem, przedstawiciela i w tej chwili mamy osobę, która również zajmuje się kołami, ale już w innej strukturze. Koła świetnie uzupełniają nam aktywność właśnie w miejscowościach wiejskich i kiedy trzeba liczyć i stawiać na kogokolwiek, to zawsze we wszystkich uroczystościach, czy to patriotycznych, historycznych, militarnych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych również, bo takowe akcje ja też również przeprowadzam z racji tego, czym się zajmuję na stanowisku, potrafią być wszędzie. Nie ma takiego wydarzenia, które powiedzieliby, a nas to nie interesuje, bo jesteśmy zmęczeni. Oni mają taką siłę i energię wewnętrzną. To my młodzi częściej jesteśmy zmęczeni, prawda? Tak, tak. My się po prostu wzajemnie nakręcamy. Nakręcamy też w ten sposób szefa, a szef nakręca nas. Więc koło jest cały czas w ruchu i powiem, że to jest miejsce też również do spełniania swoich marzeń, planów, których nie było wcześniej, kiedy były to osoby pracujące jeszcze zawodowo, wychowujące dzieci. Teraz mają wnuków, ale oni wiedzą, że muszą się postawić trochę w innej roli. Trochę roli też nadrzędnej nad rodziną. Babcia, dziadek jest potrzebny, ale my jeszcze mamy coś do powiedzenia. Jesteśmy kobietami, chcemy się ubrać, chcemy wyjść na spotkania. Jest tego bardzo dużo, ponieważ jesteśmy gminą bardzo aktywną. Mówię to z racji choćby wykonywanego swojego zawodu, a pracuję w dziale promocji, zajmując się kilkoma jeszcze tematami. No nie chodzi o przechwalanie się, że jest tego tak wiele. Ale autentycznie zazębia się to wszystko w moim stanowisku. I wiem, że kiedy organizuję wyjazdy, oczywiście z ramienia pana burmistrza, wyjazdy studyjne, lada moment, za 2 tygodnie wyjeżdżamy do Wielkopolski, na zaproszenie marszałka Wielkopolski. Rokrocznie wyjeżdżamy na taki jeden samorządowy wyjazd. To ja mam taką frekwencję, jakie no, oczekiwałyby chyba wszystkie osoby pracujące w urzędzie. Oni po prostu wierzą w to, że to będzie dobry, pouczający, edukacyjny, krajoznawczy wyjazd i mają ochotę w tym uczestniczyć. Chociaż boli kręgosłup, bolą nogi, bolą różne elementy ciała, to mówią, jakoś się wyleczę. Aby tylko po prostu jeszcze jeden raz, chociaż jeden raz. W tym roku była to 91-letnia pani, członkini zespołu Orzeszanki, która chciała jechać, tylko sobie po prostu zwichnęła nogę. I ona powiedziała, jadę ostatni raz pani Jadziu z panią. A ja mówię, nie, bo ja też ostatni raz powiem, że jadę i co będzie? Musimy się wspierać po prostu, rozumiejąc to, że nie każdego dnia mamy to zdrowie. Też myślimy o tym, by projekty, które, z których realizujemy różne działania, też opiewały i zahaczały o zdrowie. No mało jest tego i tego brakuje nam najbardziej, więc jakieś rządowe programy by się przydały w kierunku zdrowia, rehabilitacji tych osób, bo to, co mamy, to wszystko jest, no niestety, ale mało, mało i mało. Dużym wsparciem jest dla nas pani senator, pani Małgorzata Kopiczko, która nam wskazywała dotychczas różne programy, z których mogliśmy korzystać. Sama przed chwileczką też je wymieniała po części. Poza tym dzięki pani życzliwości pani senator, nasi seniorzy uwielbiają panią, ponieważ jest jak mama dla nich. Od razu ją otaczają jakby kręgiem, by powiedzieć, a może gdzieś jeszcze pojedziemy. Pani senator wymyśla, a to do Warszawy wyjazd, a to do parlamentu, to do Muzeum Powstania Warszawskiego. Więc i szereg innych jeszcze działań, które, a koła gospodyń już nie powiem. Bo pani senator jest witana jak królowa w naszej gminie.
przez koła gospodyń również, które zawsze zapraszają chętnie. No i jest to zaszczytem. Rzeczywiście, jeśli pani senator zagości, bo jak nie zagości, to jest smutek. I to widać, a one się cieszą. Jest to jednak jakiś prestiż, tak, tej imprezy podniesiony. Mogłabym długo jeszcze. Ja może aż się boję zapytać, co się dzieje w Ełku, skoro w Orzeszu tak dużo się dzieje, a Ełk już jest większy. Ełk jest większy i tych organizacji seniorskich też jest sporo, bo oczywiście mamy przeróżne związki, stowarzyszenia, mamy dwa uniwersytety trzeciego wieku. Mogę powiedzieć z perspektywy Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu. Prowadzimy od 2 lat klub seniora, który na początku gromadził 7-10 osób. Dzisiaj przychodzi około 30 osób na każde spotkanie, uczestniczy w warsztatach. I też jakby z racji chęci rozładowania trochę grupy, podziału może na kolejne aktywności, wymyśliliśmy utworzenie chóru seniora w fundacji. I na początku faktycznie było spokojnie, bo przychodziło około 10 osób. Dzisiaj chór liczy już kilkanaście osób, które przychodzą co tydzień, uczą się kolejnych mazurskich pieśni, pieśni patriotycznych również i jakichś okazjonalnych. Występują, mają pierwsze występy za sobą. W ubiegłym roku nagraliśmy płytę, między innymi z hymnem mazurskim, który wybrzmiał po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat, odśpiewany przez chór seniora razem z dzieciakami z ełckiej szkoły. Więc to jest jakby część aktywności. No to, co widać, to też w fundacji postanowiliśmy z racji tych aktywności, które są w mieście i są organizowane przez samorząd, przez inne organizacje, postanowiliśmy, że wprowadzimy trochę inny model funkcjonowania klubu. I ten nasz model polegał i polega na tym, że nasz klub jest popołudniami. Osoby wychodzą na różne swoje aktywności do południa, a potem, no dobra, to co, wracamy do domu. Więc my wyszliśmy naprzeciw i mówimy, słuchajcie, godzina 15, 14 i 15 to są godziny, w których będziemy dla was i będziemy organizować różne aktywności. I tak się faktycznie dzieje. W środę o godzinie 15 warsztaty rękodzielnicze, spotkania z dietetykiem, psychologiem, z policjantami, policjantkami, jakby przeróżnej tematyki, ale to też są te nasze środy, to jest czas na wymyślanie koncepcji, chociażby zakładania i utrzymania później ogrodów seniora. I to się dzieje w Ełku. Natomiast widząc, działając na obszarach wiejskich, zauważyliśmy też dużą potrzebę wśród seniorów, że nie tylko warsztaty weekendowe, które organizujemy jako fundacja w ramach programu Wsparcie Rodzin, ale również chcieliby uczestniczyć w różnych aktywnościach w środku tygodnia. Ale problemem na obszarach wiejskich jest to, co powiedziała pani wójt, dostępność komunikacyjna. Więc naszym założeniem jest tworzenie sieci klubów seniora w mniejszych i większych miejscowościach wiejskich. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania 2 kolejnych klubów seniora w gminie Ełk, tak by osoby, które mieszkają na wsi, mogły również w pełni korzystać z tego, co oferujemy. I tutaj minister Błaszczak dzisiaj podczas otwarcia mówił o wojsku, z racji też funkcji, którą pełni. Mówił o tym, że wojsko wychodzi również do społeczeństwa. I faktycznie, no, jak można nauczyć bezpiecznych zachowań seniorów, ale też i młodzież, no, ale dzisiaj mówimy o seniorach, bez tego kontaktu z chociażby żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. I tutaj ełcka jednostka WOT-u, która jest i obsługuje region i powiatu ełckiego i piskiego, jest dobrym wsparciem na to, żeby wykorzystywać potencjał wojskowych do tego, żeby przyjeżdżali. Takie też jest założenie, żeby przyjeżdżali i prowadzili warsztaty z tego, jak bezpiecznie zachowywać się w różnych sytuacjach kryzysowych, ale też jak współpracować, pokazać wcześniej na modelach, jak
zachowywać się i współpracować w sytuacji tego zagrożenia, gdyby ono wystąpiło, również z perspektywy wojska. Że jeżeli mamy ewakuację, no to nie odpalamy telewizora i nie czekamy, a mamy zrobić konkretne czynności. Tym zajmujemy się między innymi, to chcemy wdrażać również na obszarach wiejskich, ale tutaj to też, co padło, powiedziała o tym pani senator, że mamy dzienne domy pobytu, mamy kluby Senior Plus prowadzone przez samorząd i mamy aktywnych. I właśnie my w ramach programu Aktywni Plus te kluby seniora na obszarach wiejskich tworzymy. Będziemy chcieli je rozwijać, budować kolejne. No, byłoby to niemożliwe, gdyby nie współpraca zarówno z samorządem, z instytucjami, ale też z samymi seniorami, którzy mówią, słuchajcie, my chcemy mieć te zajęcia raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, tak żeby móc wypełnić sobie czas tych aktywności, które są w kołach gospodyń wiejskich, w innych organizacjach na terenie gmin. I żeby było to znowu to, o czym mówiłem wcześniej, niekonkurencyjne, czyli zgrane czasowo z tym, co robią inne podmioty na rzecz środowisk seniorskich. Więc tak to mniej więcej wygląda, ale faktycznie no, środowisko jest osób seniorskich jest bardzo aktywne, ale jest to środowisko, z którym się świetnie współpracuje i też środowisko, które wie, czego chce. Może z racji doświadczenia życiowego wie, czego chce. Mam pytanie do mamy, do pani senator, tak? No bo tak panią określają. Bardzo mi się spodobało to sformułowanie. Na pewno pani słyszy, z jakimi wyzwaniami dzisiaj się mierzą seniorzy. Tak, dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa pod moim adresem. Seniorzy to rzeczywiście jest taka grupa bardzo mi bliska sercu. Jestem nauczycielem, pedagogiem z wykształcenia. Oczywiście środowisko szkolne jest dla mnie też bardzo bliskie. Natomiast ci seniorzy dają to ciepło, o którym tutaj dzisiaj mówiliśmy i tą aktywność taką, że my nawet nie możemy być aktywni, trochę nieaktywni, ci młodsi. Ale musimy być aktywni. Proszę Państwa, mamy tu oczywiście przykłady wspaniałych działań, o których słyszeliśmy, rady senioralne Uniwersytety Trzeciego Wieku. I ja jako senator tej wschodniej części Mazur, 8 powiatów, wiem, że jeszcze w zakresie, jeżeli chodzi o tą politykę, jest trochę do zrobienia. Jeszcze tych rady nie są jeszcze wszędzie. Uniwersytety nie są też w każdej miejscowości, bo to poprzez zabiegi właśnie osób takich jak pani wójt, jak właśnie pełnomocnik, prawda, burmistrz, którzy mają ciągły kontakt z tymi seniorami. Tak naprawdę ci seniorzy są w każdym momencie życia tej wspólnoty, tak, tej naszej małej ojczyzny. I to jest... Niektórzy pytają mnie tak, jak jestem w różnych regionach, a dlaczego to tam jest tak, a u nas tak nie ma. I ja zawsze mówię, kochani, to wszystko zależy od was. Macie swoich radnych, trzeba z nimi rozmawiać, trzeba mówić, jak bardzo jesteście ważni. Dzisiaj, proszę państwa, poruszamy różne tematy. Będzie S16 droga, linia numer 223 do Mrągowa, linia numer 41, o którą ja też zabiegam od wielu lat do Gołdapi. A dlaczego o tym mówię? Bo mówimy o tym wykluczeniu komunikacyjnym. Chciałabym też jeszcze nawiązać do tego. To jest bardzo ważne przedsięwzięcia, są wielkie drogi, autostrady, ale niestety część naszych seniorów, szczególnie na tych obszarach wiejskich, porusza się tak po prostu po tych drogach lokalnych i potrzebne są te miejsca bliskie im, czyli to, co zawsze mówię, miejsce spotkań, świetlice. Ja naprawdę ciągle zabiegam o takie programy, żeby były programy nawet specjalnie budowy świetlic. A jeżeli rozmawiam z samorządowcem, proszę państwa, i mówi mi, no co mam wybrać, czy tu świetlice, bo jeszcze potrzeba kawałek kanalizacji. Ja wiem, że potrzebne są i te kanalizacje, i stacje uzdatniania wody, i drogi, ale wiem, jak bardzo ważna jest ta świetlica, bo niektórzy mówią niedawno, w gminie Banie Mazurskie. Czekaliśmy na to 20 lat, pani senator. Jest ta świetlica nareszcie. Dla nich, jak ja tam dotarłam, to po prostu była
jak nie wiem, kto do nich przyjechał, po prostu nie będę już określała, ale taka wielka radość z tego, że nareszcie się udało z Funduszu Inwestycji Strategicznych, które to fundusze mogą być przeznaczone na te cele społeczne. To tylko kwestia rozmów, takiej dobrej współpracy z tymi przedstawicielami samorządu, czy z burmistrzem, czy z wójtem, czy z radnymi. Ja jestem jako parlamentarzysta w tej służbie, jako senator w służbie temu, żeby jak najbardziej wspierać środowiska seniorów, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Następny temat tu poruszony, ja sobie zdaję sprawę, że jeszcze mamy bardzo wiele do zrobienia, to proszę Państwa, profilaktyka zdrowotna. Rozmawialiśmy niedawno w Ministerstwie Zdrowia z ministrami i tam ja ciągle o tej profilaktyce mówię. I mówię, nie nazywajmy tego profilaktyką dla seniorów, bo profilaktyka, to przecież my musimy już tą profilaktykę podejmować wcześniej, żeby wchodzić w ten wiek senioralny z dobrym zdrowiem. Nie żebyśmy już byli w złym stanie zdrowotnym, jak przechodzimy na tę emeryturę, tylko po to też obniżyliśmy wiek emerytalny, żebyśmy wkroczyli w ten wiek emerytalny ze zdrowiem, tak? Ze zdrowiem tym psychicznym i fizycznym. Czyli te programy powinny już zaczynać się wcześniej tej profilaktyki, nawet jeżeli my jeszcze podejmujemy tę aktywność zawodową i pracujemy. Nie możemy czekać tylko na to, że skończymy, osiągniemy ten wiek emerytalny i będziemy tą profilaktykę zdrowia fizycznego czy psychicznego prowadzić. I też zauważamy to, co dzieje się w kołach gospodyń wiejskich. Właśnie te koła to jest żywy przykład na to, bo tam są ci młodzi, są bardzo młodzi, są w średnim wieku i są ci starsi. I to naprawdę jest wspaniała aktywność, bo jedni drugim pomagają, wspierają, robią wspólne zakupy, wspólnie gotują, wymyślają różne kwestie związane ze zbieraniem ziół, to herbaty zdrowe i coraz to nowe pomysły są. I tylko teraz my jako rząd, jako rząd, bo jestem przedstawicielem parlamentu, my jako parlamentarzyści, też przedstawiciele samorządu, powinniśmy tylko dbać o to, żeby te programy były skierowane do tych seniorów, żeby trafić w każdą tą grupę, która tego oczekuje, ale tak jak mówię, niekoniecznie ten senior to już jest 60+, żebyśmy tą profilaktykę wcześniej, to jest bardzo duże wyzwanie. Ja się z tym spotykam na wielu spotkaniach i mimo wszystko, że tak dużo się dzieje, naprawdę za co serdecznie dziękuję i na terenie Ełku, Orzysza, tu Barcian, we wszystkich praktycznie moich samorządach jest wspaniale i ci seniorzy są zaopiekowani. U mnie jest tego tak bardzo dużo, gdzie wszędzie, gdzie pojadę, to te grupy bardzo, bardzo pięknie naprawdę działają. Ale jeszcze w tym zakresie mamy do zrobienia. Naprawdę, ja nie mówię, że może bardzo dużo, ale mamy ciągle do zrobienia, dlatego że tak jak pani wójt powiedziała, 1/3 tak, tej gminy to są już ludzie tacy, którzy cały czas chcą działać, nawet jeszcze nie są seniorami, ale już chcą podejmować różne aktywności i my powinniśmy zapewnić te programy społeczne, które trafiają do samorządów, a to samorząd później poprzez Radę Seniorów, poprzez Uniwersytety Trzeciego Wieku najlepiej odpowiada na oczekiwania seniorów. To ja dziękuję. Pan Hubert się złapał. Ja tak tylko delikatnym adwozem. Pani senator, organizacje pozarządowe najniżej i najbliżej. Bardzo bym prosił, żeby nie zapominać też o tym, co robimy tak, my na dole. Jak najbardziej. Bo wsparcie rządu i tworzenie programów, które finansują, no, chociażby Senior Plus dla samorządu, Aktywni Plus dla organizacji, ale dalej mamy samorząd, który ma przestrzenie. Tutaj mówimy o świetlicach wiejskich, tak, no, ale trzeba je czymś wypełnić. No, samorząd też bardzo często nie ma aż takich możliwości, żeby tylko i wyłącznie zajmować się tym, żeby wypełniać atrakcyjną ofertą swoje świetlice. Dlatego te organizacje, czyli kolejny filar naszych lokalnych społeczności powinien być szczególnie tych organizacji, które wspierają seniorów, wspierają rodziny. Powinny być, te organizacje powinny mieć możliwość i narzędzia do tego, żeby planować i projektować różne programy i aktywności nie w perspektywie miesiąca, dwóch, trzech, ale w perspektywie lat. Tak, żeby to zabezpieczać i dawać też poczucie bezpieczeństwa w tej trójstronnej współpracy, dawać to poczucie bezpieczeństwa dla odbiorców, czyli seniorek i seniorów, którzy korzystają i którzy tak
aktywnie chcą włączać się w to życie społeczności, będąc już na emeryturze. Ja tutaj tylko uzupełnię tą wypowiedź, jak najbardziej organizacje pozarządowe, bo to organizacje pozarządowe, tak jak tu nawet i w Orzeszu czy w Barcianach, składają wnioski czy do Ministerstwa Rodziny, czy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do Pana Premiera. Też są odpowiednie programy, gdzie można złożyć zarówno też fundacje, Fundacja Orlen czy Fundacja PGE, i tam również składane są wnioski przez organizacje pozarządowe. I to organizacje pozarządowe te projekty realizują, także na pewno nie zapominamy. I zgadzam się, że nawet powinniśmy rozszerzać katalog tej oferty do organizacji pozarządowej i zachęcać, żeby również organizacje pozarządowe w tej przestrzeni były jak najbardziej widoczne, a naprawdę przestrzeń do tego jest. O tym rozmawiamy, że jest bardzo duża. Proszę bardzo, dziękuję. A ja trochę zmienię klimat. Wiemy, czego chcą seniorzy, a czego jeszcze muszą się nauczyć. Dzień dobry, Monika Wojciechowska, to przypomnę, Ministerstwo Finansów. Ja zajmuję się edukacją finansową w Ministerstwie Finansów. Już w poprzednim panelu tutaj trochę przybliżałam te działania i właśnie seniorzy są bardzo ważną grupą docelową również edukacji finansowej, bo na edukację finansową nigdy nie jest za późno. A wiemy, że seniorzy, no to jest szczególna grupa społeczna, która, no nie ukrywajmy, nie są w najlepszej kondycji finansowej zwykle, jeżeli utrzymują się tylko z emerytury. Wiemy, że emerytury nie są wysokie, a niestety perspektywa kolejnych lat wskazuje, że może być, znaczy na pewno będą te emerytury niższe, będzie mniejsza stopa zastąpienia, więc tak jak tu pani senator powiedziała, trzeba wcześniej zadbać o zdrowie, tak samo powinniśmy już wcześniej zadbać również o nasze finanse, czyli przygotować się na czas emerytury. Ale jeżeli już są seniorzy, też Ministerstwo Finansów i instytucje, które z nami współpracują w zakresie edukacji finansowej, wspieramy takie projekty edukacji finansowej dla seniorów. Gdzie tak, co powinna obejmować taka edukacja finansowa? Na pewno przede wszystkim należy rozpocząć od może takich zajęć związanych z planowaniem budżetowym, bo też i takim rozsądnym gospodarowaniem nie za wielkich środków finansowych, którymi dysponuje senior. Może się okazać, kiedy jakiś edukator pokaże, na co zwracać uwagę w planowaniu finansowym, że gdzieś te oszczędności można wygospodarować. Może niektóre wydatki nie są potrzebne. Może warto się kogoś poradzić, zanim się na przykład kupi nowy telefon komórkowy, bo właśnie sytuacja z zeszłego tygodnia, kolega mówi, że jego mama poszła sama kupić telefon komórkowy i oczywiście, znaczy jakiś smartfon, wciśnięto jej bardzo drogi egzemplarz, który naprawdę nie jest jej potrzebny, oczywiście na raty, i okazuje się, że teraz kilkaset złotych miesięcznie będzie musiała płacić. Więc pokazywać po prostu, gdzie można spytać się, poradzić, więc ten budżet domowy osobisty jak najbardziej. Też pokazywać seniorom, jak mogą poprawić swoją sytuację finansową. Czy to poprzez dodatkową pracę. Nie każdy oczywiście może mieć takie zasoby, ale wielu seniorów posiada wiedzę i doświadczenie, które może być bardzo pomocne, choćby w doradzaniu w podobnej dziedzinie. Być może nie muszą iść do pracy na 8 godzin, ale mogą po prostu jakoś realizować się, czuć się potrzebni, a do tego dostawać jeszcze dodatkowe środki finansowe. No takie typowe czynności, jakie nam się kojarzą z seniorami, to oczywiście wykonywanie jakichś robótek ręcznych, prawda, ale to jest bardzo teraz poszukiwane i bardzo dobrze się sprzedają, czy przetworów spożywczych, więc takie domowe na pewno by znalazły. Więc czy też pomoc w wyszukiwaniu różnych systemów wsparcia emerytów. Też nie wszyscy zdają sobie sprawę, że mogą na przykład wystąpić o jakąś pomoc społeczną, więc warto by było, żeby takie miejsce, czy nawet taka edukacja co jakiś czas, słuchajcie, może czy tu się zgłosić, czy dofinansowanie do czynszu, czy do jakiejś energii. Wiem, że są takie programy i wydaje mi się, że nie wszyscy mogą o takich programach wiedzieć. Jeszcze wykluczenie cyfrowe też w pewnym sensie być może ogranicza dostęp seniorów do pewnych produktów finansowych. Ja osobiście uważam, że produkty finansowe, czyli
pożyczki, czy jakieś konta oszczędnościowe, czy nawet inwestycje drobne, powinny dostosowywać się do potrzeb. Nie odwrotnie. To nie seniorzy powinni na siłę zgłębiać cyfrowe umiejętności, jeżeli nie mają do tego chęci. I uważam, że powinna być możliwość, żeby płacić gotówką, żeby móc założyć konto po prostu w jednostce banku, a niekoniecznie przez internet. Chociaż też pojawiają się takie propozycje, żeby tą edukację cyfrową jakby no, narzucać trochę seniorom. Ja osobiście uważam, że powinna być możliwość dostosowywania produktów finansowych do potrzeb seniorów. Nawet konto bankowe, jeśli ono jest i faktycznie jest internetowe i senior chce korzystać w sposób internetowy, powinno być dostosowane do jego potrzeb. Powinno być prostsze, pozbawione reklam. Być może, żeby nie było tych nachalnych zachęt do brania pożyczek, gdzie niechcący na kliknięcie może taką pożyczkę wziąć. Na pewno pomocnym by było pokazanie, jeśli taki senior chciałby oczywiście zgłębić umiejętności związane z internetem, z cyfrowymi elementami, na przykład zakupy online. W sytuacji, kiedy jest chory, nie może się wybrać na zakupy. Oczywiście w miastach jest to łatwiejsze, gdzie te zakupy online się odbywają, ale sprzedaż wysyłkowa. I przede wszystkim też przestrzeganie przed różnymi przestępstwami finansowymi. Tak? Zakupy, gdzie te pokazy jakichś kołder, garnków, gdzie za jakieś horrendalne ceny. Najczęściej niestety seniorzy padają ofiarą tych zakupów, więc wydaje mi się, że taki program edukacji właśnie finansowej, takiego radzenia sobie z finansami bardzo byłby ciekawy i wartościowy. Bardzo miło tu słuchać o tych właśnie bardzo aktywnych miejscach i gdzie się dzieją takie rzeczy i jak najbardziej jest to przestrzeń, żeby skorzystać z takich projektów. Takich projektów jest już sporo. Wiele organizacji właśnie pozarządowych robi takie projekty, oferuje. Również fundacja, znowu wspomnę BGK, ale to jest świetna fundacja, która robi też program senioralny i wszystko to dostępne jest bezpłatnie, a wręcz są środki przyznawane na zrealizowanie tego projektu. Również w Ministerstwie Finansów jest Fundusz Edukacji Finansowej, z którego możemy wspierać właśnie projekty z zakresu edukacji finansowej. I między innymi grupy docelowe seniorów są u nas grupą priorytetową. Również jako priorytety na ten rok zostały wyznaczone i kolejne też, bo też piszemy, na poprzednik mówiłam, przygotowujemy Krajową Strategię Edukacji Finansowej. Mamy już projekt opracowany z naszym doradcą z OECD, natomiast będziemy teraz przygotowywać ten dokument i przedstawiać go Radzie Ministrów z zatwierdzenia i mam nadzieję, że też w tej strategii seniorzy są wymienieni jako bardzo ważna grupa docelowa, którą warto edukować finansowo, po to, żeby te po prostu lata senioralne też były, no, pewien taki dobrostan finansowy osiągnąć. Nie mówimy dobrobyt, tylko dobrostan. Czyli każdy, kto nawet ma niewielkie środki finansowe, musi znaleźć ten poziom swojego dobrostanu, gdzie mu starcza po prostu, potrafi gospodarować tymi środkami i znajduje rozwiązania. Tak więc zachęcam oczywiście samorządy, organizacje pozarządowe i szkoły, kluby seniorów, kluby gospodyń wiejskich. Oczywiście seniorzy mogą korzystać też z tych projektów kierowanych do osób dorosłych, ale są takie po prostu, które są dedykowane konkretnie tym osobom. Dziękuję. Dziękuję za te słowa o tej edukacji finansowej. Bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście jest bardzo ciekawa koncepcja. Już powiedziałam, że pani wójt, już tu będziemy na pewno korzystać i Orzysz i będę zachęcała do tej edukacji finansowej. Poproszę państwa, w jakim kontekście chciałam powiedzieć, jak bardzo to jest ważne. Oczywiście dla seniorów, ale też dla ludzi dorosłych. Czyli spójrzmy na to tak szerzej trochę. Chociaż dzisiaj mówimy o seniorach, ale powiem państwu na przykładzie. Niedawno na panelu mówiliśmy o bezpieczeństwie energetycznym. Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście instytucji, ale w kontekście też jednostki. Ja proszę państwa na swoich spotkaniach, bo jestem naprawdę wielką zwolenniczką programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Ponieważ jeżdżę, jestem w tych miejscowościach małych, widzę jaki jest problem teraz ludzi starszych, którzy muszą wnieść, no już, bo i takie są jeszcze sytuacje, na pierwsze lub na drugie piętro węgiel i po prostu rozpalić w piecu.
a nie mają sił. I to niekoniecznie są seniorzy typu 80 lat, tylko 60 parę, bo po drodze po prostu było jakieś zdarzenie zdrowotne, które się odezwało w jakimś wieku. I tu też jest naprawdę wielkie wyzwanie, ale od razu mówię o tym w kontekście edukacji finansowej, bo jeżeli my jeszcze pracujemy, jesteśmy aktywni, mamy zdrowie, to powinniśmy zadbać o to, proszę Państwa, żeby zabezpieczyć sobie to bezpieczeństwo energetyczne poprzez realizację tych projektów. A jak, proszę Państwa, uświadomić społeczeństwo, jaki to jest program? Ja biorę doradców na swoje spotkania, jak jadę, jeszcze nie byłam tutaj, ale przyjadę do tych gmin, bo to ja mam 44 gminy razem, więc to jest tego bardzo dużo. No ale podam przykład. I ja mówię, zachęcam i doradcy mówią szczegóły. I naprawdę mieszkańcy danych miejscowości, czy wiosek, czy większych, czy mniejszych, czasami otwierają oczy ze zdziwieniem. O programie słyszeli. Ale na przykład taki jeden przykład, że jeżeli mamy liczyć do... Przepraszam, odchodzę od tematu, wiem, ale powiem to, bo to po prostu leży mi na sercu i zawsze mówię do każdej grupy to. Jeżeli mamy, liczymy dochody w takim programie Czyste Powietrze, gdzie możemy sobie zrobić to ekologiczne ogrzewanie, czy pompę ciepła, czy inne źródło, czy gaz. Teraz pompy ciepła są najlepsze, nawet te na powietrzne. I mamy zrobić fotowoltaikę. To nie wszyscy wiedzą, że to zaświadczenie, które dostarczymy, to może być tylko nawet potrzebne jest z dochodów osoby, która najmniej zarabia. Nie łączymy tych zaświadczeń, tylko wykazujemy dochody jednej osoby w rodzinie, która mniej zarabia. I naprawdę mieszkańcy nie wiedzą o tym. A przecież w większości samorządów są doradcy Czystego Powietrza. Wystarczy pójść sobie przeliczyć, przeanalizować, bo jeszcze tak jak mówię, nawet seniorów na to stać, bo znam takich, którzy zrealizowali takie programy. Także to tak odnośnie tej edukacji finansowej, prawda, jak bardzo to jest ważne i tego podejścia, że będę tym seniorem i za kilka lat nie wiadomo, co może mi się przytrafić, że muszę zadbać o to, że jak zostanę, czy jedna osoba zostanie w rodzinie, tak, czy mąż, czy żona, że ja muszę sobie poradzić z tym, że ja później jak zostanę sama, nie daj Boże, to jak ja będę paliła, jak będę dalej żyła, żeby to bezpieczeństwo sobie zapewnić. I to, co tutaj właśnie pani powiedziała też, tak, taką równowagę, taką niedobrostan, ale taki dobrostan, a nie dobrobyt, bo to dobrostan jest, tak, nie dobrobyt. To jest bardzo ważne, żeby też uświadamiać społeczeństwo i o tym mówić, o tych programach, które są skierowane do nas wszystkich, a które później nam zapewnią takie dobre życie na przyszłość. Przepraszam, że tak musiałam. Dziękuję bardzo. Chciałabym jeszcze mnóstwo pytań zadać, ale wiem, że już czekają następni chętni na następne panele, także dziękuję bardzo. Do następnego. Dziękujemy. Dziękuję Państwu za uwagę.